Słuchajcie, do Sportplay przyszła paczka, duża paczka. Postaram się ją rozpakować i pokazać wam co też tam dzisiaj do nas przyszło. No dobra, to trzeba pograć parę wprawek. Tak to jest. Nie jest takie wcale proste. Ogólnie znalazłem taki wprawek i na początku chcę się nauczyć szarpać struny. Oczywiście tego kciuka używam do strun basowych. No i wskazane było, żeby tego i tego używać do strun wiolinowych, czyli tych cieniutkich tutaj. Natomiast ja mam ten palec krótszy, a więc zastąpiłem sobie ten palec tym. Także korzystam z tych trzech palców do strun wiolinowych i szarpię jednocześnie najgrubszą strunę basową i najcieńszą strunę wiolinową jednocześnie. I potem sobie idę palcami pyk, pyk, pyk w górę i w dół. Pyk, pyk i drugą strunę basową szarpię. Pach i jeszcze raz to samo. Pyk, pyk, pyk i z powrotem. Pyk, pyk i trzecią strunę basową. Pach, pyk, pyk, pyk i z powrotem. I drugą strunę basową. I z powrotem. I trzecią strunę basową. I tak w kółko. Nauczyłem się jakiś jeden akord. No, może dwa. Ale nie za bardzo umiem je jeszcze zmieniać. No dobra, no może trzy znam. Ale jak nauczę się je zmieniać, no to, to będzie całkiem spoko. Ale trochę palce mnie bolą od tego. Pograłem dosyć niedługo, żeby tutaj powciskać paluchami te struny. A już te palce nieco bolą. Uczyłem się też jakiegoś marsza weselnego. Nie wiem, czy zagram, ale spróbuję. Chyba tu. Dało się. No dobra, także na wesele już gotowy. No. I każdy, kto chwycił chociaż raz gitarę, to Nothing Else Matters na pewno początek potrafi grać.
Dobra, ale fajne narzędzie, także można, można sobie pobawić się troszeczkę na gitarze, żeby sąsiedzi mnie stąd nie wyrzucili, bo normalnie to mam schowany tam floor tom i snare, czyli werbel, tak. Także na perkusji trochę ciężej tutaj grać, ale gitarka przyda się na ogniskach i przyda się też na obozach. Mam nadzieję, że w 2 miesiące uda mi się nauczyć i śpiewać, i grać na gitarze podstawy, żeby umieć zagrać na ognisku. Zobaczymy, jeśli się uda, to super, jeśli się nie uda, no to no trudno. To najwyżej później troszeczkę będę grał, ale taki jest cel, żeby się trochę odstresować, trochę skupić się na muzyce i trochę pobawić się właśnie na gitarce. Tak sobie idę na spacerze, wracając z Misiowego i zobaczcie, jakiego robala znalazłem. Ciekawe, czy ktoś, co to jest? Co za robal, jakiś taki wielki obłok. Macie w porównaniu do palca. Zły co? Ciekawe, co to jest. Wielka mruwa? Mam coś, co warte jest powiedzenia. Szedłem sobie właśnie w stronę lasu, żeby iść na skróty do Misiowego na Niedźwiednik. Przechodziłem przez Strzyży. W Gdańsku takie osiedle i po drodze raptem słyszę: dzień dobry, dzień dobry. I obracam się, a tam jeden z naszych ninjasów jechał z rodzicami samochodem i mnie wypatrzył. Także serdecznie pozdrowienia, Lia. Fajnie, że z nami jesteś, fajnie, że jesteście, że razem trenujemy. Do zobaczenia. I miło mi bardzo się zrobiło, że ktoś tak z tłumu potrafi wyłapać. Aczkolwiek jestem dość charakterystycznie ubrany w strój, więc jesteśmy rozpoznawalni. Jeszcze raz pozdrawiam, Kalia. Sobie idę na zajęcia do Misiowego Raju przedszkola. I tak jak 2 tygodnie temu chyba nagrywałem coś do bloga, tak teraz idę tą samą trasą i już jest po prostu cudownie. Istne miejsce dla Halka. Żeby się uspokoić. Zieleń dookoła zieleń. Pamiętam jeszcze, jak 2 miesiące temu tutaj były puste krzaki, puste drzewa. A teraz ledwo słońce przebija. Cudownie, pięknie, pięknie jest. Dobra, lecę dalej.